Cześć kochani. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania podcastu z Kostkiem, który prowadzi swoją wegańską pracownię Kostki w Warszawie. Będziemy rozmawiali głównie o tym, jakie są wegańskie roślinne zamienniki dostępne na rynku, jakie desery Kostek tworzy w swojej pracowni i jak wyglądała jego gastrocukiernicza droga. Zapraszam do wysłuchania. Hej Kostek, przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? Cześć, jestem Mateusz i na co dzień zajmuję się wegańskim cukiernictwem. I od jak dawna interesujesz się cukiernictwem? Działasz ogólnie w gastronomii? W gastrówce działam już 10 lat ponad, a w cukiernictwie tak od 6. I gdzie zaczynałeś? Gastro ogólnie, czy no możesz mówimy powiedzieć? Odkrycie? Możesz powiedzieć ogólnie gastro, a później przejść do cudów. To tak spa. szybko zaczynałem w takiej już teraz nieistniejącej restauracji w Trattori La Fortuna. To jest. To dos... też Trójmiasto, miasto, prawda? Tak, 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 bo ja jestem oryginalnie z trójmiasta. Więc to jest dokładnie przy szkole filmowej, jak mm -hmm. jest teatr w Gdyni, jest szkoła filmowa i dosłownie ta restauracja, więc to była najbardziej oblegana restauracja, właściwie tak. No, sezonówka, co nie? Mm -hmm, w którym mieście? Mm. Ile miałeś e... lat wtedy? 16. Oj, szybko. Ledwo szybko. chyba miałem 16 lat, wydaje mi się, bo to, było, to były wakacje, mam urodziny w grudniu, więc to było takie to ledwo 16. I to było tak, że akurat dostałem się do szkoły gastronomicznej, więc stwierdziłem, okej, okay, dobra, to. Żeby mieć takie spektrum już pełne, to stwierdziłem, że pójdę też do roboty. I każdy weekend po prostu, jak sobie robiłem szkołę, bo jestem z wykształcenia kucharzem. Mm -hmm to każdy weekend i tak święta i ewentualnie urywało się z lekcji. <laughs> e, to właśnie jechaliśmy do roboty i, i, i po prostu no, no tam się tam chłonę najwięcej. I, i, I tam właśnie poznałem pierwszego najlepszego chyba mojego człowieka w Castro czyli Jaska Koprowskiego aktualnie Fino. E, jak ktoś nie zna to to jest fine dining trójmiejski taki the, the highest level. Więc... Tak jest. Pozdrawiam. E, i, e, I potem dostałem propozycję pracy w umam. Jak mm -hmm. jeszcze umam było tylko na Hemara, tam w krajach. Jedna lokalizacja. Jedna mm -hmm. lokalizacja. A jest ich... O Jezu, teraz. Trzy-cztery? A nie wiem, ile Krzychu już ich otworzył? Mm -hmm. Ale obie jak najwięcej. No my robią fajną robotę i w trójwieście mm -hmm. nie mają konkurencji, więc jak robią dobrą robotę i nie mają konkurencji, to niech po prostu idą w świat. I dużo czasu spędziłeś w umam? Ja musiałem tam być dwa lata, to było, okay. um, w sensie, no bo jak zabrali mnie tak dosłownie z restauracji do um, cukierni, do takiej, no powiedzmy na tamte czasy to jest, no naj... No ja nie, nie wiem, czy było odet wtedy. i ja nie pamiętam i, i nie znam daty. Też totalnie nie chcę teraz wchodzić w daty, bo no nie przypomnę sobie, ale... Y, Jedna z najlepszych cukierni w Polsce. W Europie właściwie. Okay. Oni dostali ten, to, co ma też odet i mhm. ten... ten, 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 ten tak so? takie, to, takie, Chyba tak. Ja doskonale nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale okay. jak ja zacząłem pracę, to oni akurat dostawali to, więc zaczynało być głośno o nich dopiero. I, 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 i tam spędziłem dwa lata, bo to był taki... Mm, Usłyszałem od Krzysztofa, że to jest. Mm, inwestujemy w Ciebie, biorąc młodego człowieka, który nie wie nic na temat butikowego cukiernictwa i glazowania i. No ja nie wiedziałem nic, co no, Ja miałem 18 lat mhm. chyba jak zacząłem pracę w UMAM. I, i, ale musisz być dwa lata. I było mi ciężko... Mm, Odejść po dwóch latach? No bo chciałem już odejść. A miałem takie, no jest, jak te dwa lata szybko minęły, co nie? Jakby, kiedy, kiedy to walnęło? No ale stwierdziłem, że odchodzę i, i, chyba wtedy przeprowadzimy się do Warszawy. Tutaj zacząłem pracę w Rafelsie. W sensie jeszcze zanim Rafels się w ogóle otworzył, bo myśmy, tak naprawdę byliśmy też ekipą, która otwierała Rafelsa mhm. i, i Lursa. Tam przepracowałem też dwa lata. I potem stwierdziłem, że robię totalny zwrot, bo mm, zmieniłem dietę, przestałem jeść mięso. Bardziej mnie interesowała roślinna dieta mm -hmm. i stwierdziłem, że mm, nie odnajdę się jako cukiernik z żelatyną wszędzie, gdzie nie jest mięsa. I miałem takie, mm, no nie możesz tego robić, jakby. I no tak. dostałem, mm, dostałem wtedy mm, propozycję od jednego z kucharzy, z którym pracowałem w refresie, żeby przejąć, żeby być cukiernikiem w żywej kuchni na Mokotowie. Miałeś wtedy pojęcie ogólnie o żadnego, weganizmie? Żadnego non. I ja spędziłem naprawdę każdą... Bo żywa kuchnia, nie wiem, czy kiedyś byłaś, ale to jest tak malusieńka kuchnia. To jest kuchnia... To jest kuchnia mniejsza niż ta twoja. Przepraszam, nie chciałem obrazić twojej kuchni. Absolutnie <grym> nie chciałem obrazić nie twojej mam kuchni. Małą kuchnię. Masz malutką kuchnię. Jakby. Tam jest mniejsza kuchnia i mhm. wyobraź sobie trzech kucharzy i jeszcze cukiernik miał się tam zmieścić. W takiej małej kuchni. W takiej małej kuchni, a i, 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 i w tym blaszaku po prostu no nie było miejsca dla mnie, więc ja stwierdziłem, że ja będę po prostu przychodził po zamknięciu restauracji i faktycznie pierwsze chyba trzy miesiące, żeby nie skłamać, byłem tam każdej nocy, każdej Jaki nocy. Jakie to były godziny? tak się zamyka 23. Mm -hmm. Ja tam byłem po 23. To zależy, jak dostawałem cynk od kelnerów, że e, jakby co, to już powoli wyproszamy ludzi, mm -hmm. możesz wpadać szybciej. Więc ja brałem psa, jechałem do żywej, grażona no. sobie tam gdzieś siedziała na sali, a ja w tym czasie w kuchni po prostu miałem ogromny plik. Dokumentów, które dostałem jako wyprawkę, taką na pożegnanie z każdego miejsca, no mm -hmm. bo i tak miałem to w głowie, no bo jak robisz przez dwa lata, to tak, tak, tak. uczysz się bardzo szybko tych przepisów, co nie? Więc y, dostałem w plikach, y, po prostu w, w takim pliku dokumentów dostałem receptury i zacząłem je wyganizować. Szukać alternatyw, trochę tak jak tutaj zrobić, żeby to się trzymało, ale żeby to. No, jeszcze wtedy wszystko było na mleku kokosowym, więc mhm. te konsystencje były takie. No, no, no. nie wiem jak to nazwać, ale było obrzydliwe po prostu, no wszystko smakowało mlekiem kokosowym wszystko miało taki, taki tłusty, obrzydliwy posmak na końcu, dzięki Bogu teraz mamy te wszystkie śmietany i alternatywy, naprawdę Tak. właśnie może warto o tym wspomnieć, bo być może ktoś kto nas słucha w ogóle nie wie czym jest weganizm, a weganizm jest to trochę bardziej restrykcyjna dieta niż wegetarianizm bo tutaj nie mamy nawet jajek nie mamy nabiału, nie mamy mleka masła, no takich no, podstaw no nic zwierzęcego. Tak, totalnie tak, totalnie więc trzeba się nakombinować też ze względu na to, że jeśli chodzi o tłuszcze roślinne, tłuszcze, przepraszam, zwierzęce, one są super nośnikiem smaku mm. i fajnie intensyfikują, czy to jakieś aromaty, czy pasty, a w wegańskich trzeba naprawdę się napracować. Powiem Ci, że coraz mniej naprawdę, coraz mniej. producenci naprawdę idą nam tak na rękę. Jesteśmy szóstym państwem, Mhm. Czy trzeci? Teraz nie, nie chcę ci skłamać, ale to jest albo szósta, albo trzecie. E, które ma najlepsze. W ogóle jest naj, najwyżej w, w ilości wegańskich produktów, restauracji i e, ilości osób, które w ogóle są na tej diecie. Mhm. Więc tych produktów, jak czytam często blogi, widzę, że oni robią sami śmietanę z mleka sojowego i to tak, produkowanie tak, tak. tej śmietany w ogóle, wyprodukowanie tego deseru nagle trwa dwa dni, minimum dwa dni, no bo tą śmietanę trzeba najpierw tam, nie wiem, skwasić, potem dopiero ubić następnego dnia, jak ona się już wystabilizuje, tam nie ma żadnych, właściwie tam nie ma żadnych stabilizatorów, więc ona tylko się na tym, że jest ścięte białko tej soi, które też, no... No mleko sojowe, mleku sojowemu nie jest równe, co nie? A my tutaj mamy przecież z Flory mamy śmietany, mamy tą włoską, ten Professional Cream, która też jest świetna. Kara? Wow. Nie mam pojęcia jak się okay, nazywa. Okay, okay. Nie <grym> wiem tylko, że ma... Je. Flora? Jestem tutaj, żeby zostać ambasadorem. <grym> Używam ich w tonach. <grym> nie no, żartuję, ale byłoby super po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że naprawdę mamy tego mnóstwo w Polsce. Jak przeglądam te blogi zagraniczne i oni mają... Oni albo są na mleku kokosowym jeszcze, albo są po prostu na, na tej sojowej, którą sami robią. I mają takie, mleko kokosowe albo soja. A my mamy śmietanę, która smakuje dosłownie jak śmietana. Próbowałaś kiedyś tą śmietanę z Flory, może? Tak, teraz na kursie wegańskim właśnie. O, ona smakuje! To jeszcze Krasa. nic, ta niebieska. O, to musimy się spotkać, dam ci tą niebieską. O mm. Ta niebieska jest, jest, nie dość, że jest biała, bo Flora jest taka mm, kość słoniowa, taka mleka, taki, beż, taki troszkę. beż troszkę wchodzi. Mm. Mm. A, a ta niebieska, jaką pierwszy raz otworzyłem i ją wlałem, to flora jest taka wodnista trochę. I flora, jak ubijesz, ona potrzebuje jakiegoś stabilizatora jeszcze od ciebie. Najlepiej jakiś santana albo innego chociaż co nie. A ta niebieska smakuje jak śmietana. I ma na tyle ustabilizowany skład, że jak ją ubijesz, to jest sztywna, naprawdę jest sztywna. I jak ją przelewasz po prostu z kartonika? To nawet w konsystencji jak śmietana, ona jest taka, no już jest creamy i. Czuć... Trochę 36. Trochę 36. <grym> Okej. Okay. To i trochę bardziej, no nie da się mm. tego, wiesz, jeden do jednego, co nie? Mm. I jest bezwonna prawie. Praktycznie. Więc e, pracowałaś w... w sensie, no byłaś na szkolniową. E, mm. Wiesz, jak się wychodzi z umam i pachnie się na białym? E, tak. Fartuchy, o, jest. Nie ma tego. I to jest najfajniejsze w garniturze. W nie ma tego. O, no. Tak jak w normalnej kuchni jest zapach y, smażeniny i tłuszczu, tak, w, tak. w cukiernicy masz ten taki. no nie skisłe mleko, co nie? Ale to jest takie, że ten nabiał tak pachnie specyficznie, bo jesteś w nim cały dzień. W cegańskim cukiernictwie, tylko pachniesz. Po prostu tylko pachniesz ciastkami. Ja tak. to, to słyszę non stop, że pachnę słodyczem. To jest i tak lepsze niż właśnie praca w restauracji, mm -hmm. gdzie jest jednak smażenie na przykład frytek i później A -a. wychodzisz i naprawdę pachniesz cały fryturą. Włosy pachną fryturą, A -a. czy ciuchy, wszystko dosłownie. A powiedz mi w takim razie, gdzie kupujesz, gdzie się zaopatrujesz w wegańskie zamienniki? E aktualnie mam TeraVega. Okej. Okay. Mam też Selgros. O, właśnie, wyłagałem Selgros, żeby mi wrócił z florą, bo był taki, jak, mm -hmm. nie wiem, no, jakieś tam mieli niesnaski między sobą i przez chwilę w Selgrosie nie było. Teraz dostałem od przedstawiciela, od zeszłego tygodnia wróciła, więc już mam 130 litrów na magazynie, za ma za po prostu czekają tylko na telefon ode mnie, więc super. I wydaje mi się, że to. Bardzo dużo szukam po prostu po sklepach. Przeglądam po prostu strasznie dużo internetu i tak szukam. Mm. Ale jak, 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 Chyba jak jeszcze makro ma fajną ofertę. Aczkolwiek makro jest strasznie drogie, bo makro nie pozywaj mnie, proszę. <noise> ale ogólnie, jeśli chodzi o cukiernictwo tradycyjne WS wegańskie, wegańskie będzie droższe, prawda? Czy nie zgodzisz się z tym? Chyba nie. Nie? Nie, powiem ci, że nie. Jak widzę ceny masła, to jest no naprawdę nieznaczna teraz. różnica. Mm. No jako przedsiębiorca pewnie widziałbym tą różnicę, no bo widziałem faktury w, w miejscach, gdzie pracowałem i no, było to dawno temu, co nie? No, ale mam znajomych, którzy prowadzą swoje biznesy, nawet w arkadach dosłownie, no arkady zrobiły się po prostu taką... Komuną cukiernictwa. W ogóle w tłusty czwartek mieliśmy też taką komunę, żeśmy zrobili, że każdy każdy mu pomagał i to było super, bo jest Ibaja, jest ciaskościurką e, Ania z, z dziurką mm -hmm. z dziewczynami, jest e, kto tam jeszcze jest? Ewa Zmoko, w ogóle, z którą strasznie się skumplowałem i w ogóle totalnie nie wiedziałem, że tak nam po prostu że... Że pozam kogoś, kto będzie miał taką samą po prostu wizję cukiernictwa, ale też takiej zaciętości do tego, żeby robić coś fajnego, bo Ewa też robi strasznie dużo wegańskich rzeczy właśnie. Właśnie czy w Warszawie jest dużo wegańskich miejscówek? Oprócz mówimy cukierniczych tak, czy tak, po tak. prostu? Nie, cukierniczych cukierniczych. Bo z takich restauracji to znam faktycznie więcej niż cukierniczych. No jest. No jest... No, jest sporo nawet. No jest. Baja, na jest pewno. Baja, Jest Baja, Ether, Moko ma pewnie 80% swoich rzeczy wegańskich. Mhm. Mm o tym nie wiedziałam. Um, w ogóle polecam. O, dzisiaj do nich W ogóle, dzień zaczyna się tak, że idzie się na koniec korytarza. Ja, ja jestem po jednej stronie korytarza, dziewczyny są po drugiej i po prostu idę. Tupcza 8, 10 i mówię. A czy macie dzisiaj Albo ja? <laughs> aż ja tak... ty dzisiaj kanapeczki. Tym bardziej, że mają teraz kanapki od Borysa, będzie dobrze i, dag i dagi, więc, no, mm. Mm, no wiem, no wiem. A FK dba o to, że naprawdę, żeby te kanapki były tak fest. Ten i wegański kolesław. Albo ser z ziemniaka. <gasps> ich ser z ziemniaka jest tak pyszny. Albo Słuchajcie, tak... siedząc tutaj obok niego, mm. z zaczęłam być głodna. Mm. <laughs> naprawdę. <laughs> No, ale była fokacja z karczochami i pomidorkami. O, mm, karczochy, ojaj. Ja też, mi odczarowały właśnie tak. czyny karczochy, bo ja miałem taki wstręt do karczochów. Ja bo kiedyś jadłem jakiegoś takiego niedobrego właśnie i i chyba, nie wiem czy Ewa, a nie, Ewa mi dała z kruszką wtedy e, Fokacie, ale no... Od, od, od czarowami karczocha i po prostu, jak go słyszę, że jest foka z karczochą, to jest din, 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 biorę. Proszę mi zostawić. Powiedz mi kostek, skąd czerpiesz inspirację? Czy ktoś jest twoją inspiracją? Kogoś lubisz obserwować? Czy na przykład pracowałeś z kimś i był twoją inspiracją? Ja. Zauważyłem, że jak były czasy UMA i bardzo mocno wszyscy siedzieliśmy na Instagramie i oglądaliśmy tych sydrików tych wszystkich rzeźbiarzy w czekoladzie, byliśmy zafascynowani i zauważyłem, że wszystko zaczyna wyglądać dosłownie tak samo. Wszyscy, wszyscy, każdy od każdego trochę podgląda to i ja wiem, że no, nie oczekujmy wynalezienia na nowo koła w cukiernictwie, no bo nikt nie każe nam wynaleźć na nowo koła, ale im mniej oglądam Instagram i przyglądam się ludziom, mhm. tym łatwiej mi jest po prostu znaleźć samemu w sobie coś. Okej. Okay. Nie, no, nie chcę teraz wyjść jakiegoś boga inspiracji, że to wszystko jest w głowie, ale ja bardzo często smaki przychodzą mi do głowy, bo gdzieś je już jadłem i mam takie: O, to co ci przyniosłem do ciacho. to jest miks moich smaków, i to jest właściwie ciasto, które zawsze dostaje jakieś miejscówka na testing, bo robi największe: wow. I co to będzie? To jest tarta czekoladowa infuzjowana El Greyem. O Jezu, I... El Grey. Mm. No wiem, a to jest roszczer z finansiera z mm. Umam. Mm. I, a z pracy z Jackiem Koprowskim pamiętam konfiturę z dzikiej róży, bo był fondant z wiśniami karmelizowanymi na konfiturze z dzikiej róży, na karmelu takim na patelni. I po prostu... Inspiruję się tym, co chyba już kiedyś jadłem, albo tym, co pamiętam jakiś smak, i, i staram się go po prostu jakoś tak dopasować, albo znaleźć coś, co sklei to ciastko w jedność. O. A często masz tak, że coś stworzysz, a później dochodzisz do wniosku, że no jednak to nie jest fajne, to nie jest smaczne i nie wejdzie to do oferty. W ogóle masz coś takiego jak stała oferta, czy to często się hmm. zmienia? Właśnie. Cieszę Nie się tym, to? że od samego początku narzuciłem miejscom um, oddanie mi wolnej ręki w tym, co dostają. Bo kawiarnia dopiero dowiaduje się rano, co dostanie. Okay. U Super. mnie. No, bo to jest zawsze zagadka, a ja bardzo staram się, żeby zaskoczyć te miejsca, więc sprawdzam sobie, prowadzę zaszyt i sprawdzam sobie, co w przestrzeni ostatniego, jeśli często zamawiają to w przeciągu ostatniego tygodnia, jeśli zamawiają w miarę rzadko, na przykład na dwa razy w tygodniu, albo trzy razy w tygodniu, to staram się, żeby to ciasto nigdy nie powtarzało się z tym, które już dostali w tym tygodniu. Mhm. Więc to są zawsze jakieś nowe ciasta i też staram się, żeby cała Warszawa nie jadła tego samego, czyli jak dzisiaj wyjechało 16 ciastra, to tam pięciu czy sześciu miejsc, to staram się, żeby to były bardzo różne ciasta też. Wiem, że to jest ogromnie dużo pracy, bo Właśnie. sam sobie to narzucam, ale mam takie, za, tak, tak sobie w głowie, obzdurałem, mm, no bo to jest ubzduranie, powiedzmy szczerze, że to jest utrudnianie sobie samemu pracy, że chcę robić jak najwięcej, jak najfajniej, i żeby każdy miał takie, o, kostek zrobił coś nowego. O, otwierają karton i o, a dzisiaj jest sernik porzeczkowy, jakby, wow, tego jeszcze nie mieliśmy. Sneak Peek będzie starik pożyczkowy. To jest super <głos》>. kreatywne. Skrę tak, tak, bo to mi pozwala nie zamykać się w ofercie. Powiedz Kostek, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach, w słodkim biznesie, kiedy na przykład tej pracy nie ma? Ja nie, nie wiem. Nie miałeś takiej sytuacji? Wiesz co, ja bardzo płynnie przechodzę z miejsca do miejsca i staram się... Rodzice mi powiedzieli, że musisz coś robić. I mhm. musisz sobie dać radę. I, I też dlatego zacząłem szybko pracę. szybkim Nie to, że byłem zmuszony tej pracy, bo, bo byłem wychowany na szczęście w, w dość zamożnej rodzinie, można powiedzieć, gdzie mhm. nam, nam niczego z bratem nie brakowało. na sierpce bardzo nas dopieszczali, bo no, mieliśmy co chcieliśmy, jakieś kursy i tak dalej. Ale ja bardzo chciałem się samu, samodzielnić bo wiedziałem, że praca w gastro po prostu mi. Um, no ukształtuje no, mnie bardziej, co nie? Jasne. Ja nie miałem kryzy. No nie wiem, czy to był kryzys. W sensie. Zależy, co mówimy jako kryzysowe sytuacje. Mówimy teraz o pandemii i chcemy Na bardziej przejść. Bo ubiec. ja otworzyłem kostki w pandemii, dosłownie. O, właśnie, to jest mega ciekawe. I jak sobie wtedy radziłeś? Czy to. Wiesz co, to było zaraz dosłownie po, po tym, jak pozwolono gastro trochę wrócić i obostrzenia. Okay. Um jakby rozluźniły się zaobostrzenia i ja w tym czasie pracowałem jak, jak weszły całkowicie jak, jakby pandemia i wszyscy potracili roboty. Ja miałem to szczęście że miałem odłożone pieniądze i miałem taki backup finansowy zresztą jak przeprowadziłem się do Warszawy to też miałem backup finansowy na tyle żeby móc przez pół roku wiedzać sobie Warszawę i chodzić i, i po prostu patrzeć na to miasto. I ja pracowałem w cateringu o to też ważne. To też nauczyło mnie trochę planowania i pracy przy kostkach na pewno, bo praca w cateringu, ja pracowałem w Proszę Zdrowie, więc też takiego o. weganizmu trochę też nauczyłem się tam, jak robić keto, bezglutenowo, bezcukrowe rzeczy, które dosłownie powinny smakować niczym, a jednak... Wow, to no smakują tak, tak. czymś. Dużo osób, dużo osób mówi, że no, bez, bez glutenu, bez mleka, bez cukru, bez smaku, a jednak... Nie, nie, da się, da się, da się, naprawdę da się, da się. Jest mnóstwo, e, mnóstwo roślinnych rzeczy, które nadają smaku, naprawdę. Niesamowite to jest, jak tofu można zrobić, żeby smakowało jak baranina, którą ja pamiętam, jak mieliśmy w Proszę Zdrowie taką bardzo słynną musakę. I ja pamiętam za czasów, jak mieszkałem w mieście i byłem, moja kumpela wtedy przejęła jedną z greckich restauracji, była szafową tam i, um, i, i ja wtedy jeszcze jadłem mięso i pamiętam, że jadłem musakę właśnie i pamiętam, że to tofu smakowało dokładnie jak ta baranina. I miałem takie, jesteśmy w stanie, skoro jesteśmy z tofu zrobić rodzaj mięsa, jaki chcemy, mm -hmm. tylko używając przypraw, no to wegańskie cukiernictwo powinno być tak, no bo to jest... Trochę słodkie i owoc ma mnóstwo smaku, więc, więc owoc jest wegański, no nie możemy z tym dyskutować, tak? Więc no jest. Bazujmy po prostu na owocu, dlatego no u mnie jest dużo owocowych rzeczy mhm. też. A jakbyś mógł określić, czy zakładając swoje kostki, mhm. uważasz, że potrzebny był ci okres, gdzie pracowałeś dla kogoś, dla jakiejś pracowni, czy na przykład. Myślisz, że osoba, która kompletnie nie miała wcześniej styczności z jakąś pracownią, mogłaby założyć własną? Czy jednak jest potrzebne to doświadczenie wcześniej? Wiesz, co nie, na pewno jest to doświadczenie potrzebne. W sensie chociażby planowanie produkcji. Mhm. Ja mam w tym momencie 13 miejsc, miejsc do których dostarczam. To są kofideski, to są, jest relaks na Puławskiej, to jest Typika tu zaraz, dosłownie, mm -hmm. no bliziutko. No jest masa tych miejsc i same rozplanowanie tej produkcji, dzięki Bogu teraz mam już e, pomoc cukiernika Dominika, ale rozplanowanie produkcji na jedną osobę, żeby zmieścić się naprawdę w dobie, a rozciągnąłem dobę do 26 godzin, moja ma 26, tylko po, to, żeby, tylko po to, żeby mieć 8 godzin snu, <śmiech> <śmiech> tylko po to. E, to, no, jest ciężkie. Nie, nie, osoba nie da, osoba z zewnątrz nie ma opcji, że sobie poradzisz Nie masz dojść, nie masz wiedzy na temat produktów, a już w ogóle wegańskich. No nie ma opcji. No, no, musisz siedzieć w tym i naprawdę łapać tego bakcyla, żeby, żeby, no, żeby to, żeby, żeby ten, to, to poszło, żeby ten, te, tak jak, żeby ten twój biznes miał sens. I całe pieniądze, które ty w niego ładujesz, bo, bo o tym teraz najbardziej myślę, bo jednak dla mnie koski to jest teraz inwestycja, bo nie mam wszystkiego, a zakładając nie miałem niczego, tak naprawdę miałem 300 złotych na koncie i miałem takie ok, dobra, let's do it. I tak, I tak nie masz nic innego do roboty w tym momencie, nie masz pracy i jest pandemia, więc i sobie po prostu tam coś klepałem. A czy mógłbyś wymienić rzeczy, na których można faktycznie oszczędzić, a na których kompletnie nie warto? Mówimy teraz o zakładaniu firmy, w sensie czy? O zakładaniu swojej działalności i później pracy w swojej pracowni. Nie oszczędzaj na wynagrodzeniach dla ludzi. O, to jest takie ważne, naprawdę. To jest super, to jest coś, na czym się bardzo często łapię, żeby doceniać najbardziej jak się da. I właśnie teraz mam w głowie Jacka, który. Jak schodziliśmy do przebieralni, bardzo często po prostu dziękował za zmianę. I to było takie po no prostu tak, zwykłe docenienie. Tak. Typu dziękuję, że pracowałeś ze mną. 16 godzin w pocie, w 40 stopniach i zrobiliśmy po prostu jakąś ogromną liczbę opener, i w którym mieście restauracja nad morzem. Jakby wyobraź to sobie, jakby drzwi się nie zamykały. 16 godzin siedziałeś tam non-stop. Tak, w 40 tak. stopniach, bo akurat się coś nie wiem, bo wiatrak się rozwalił coś tam. Też kojarzę, że właśnie starsz umam, kiedy wychodziło się z pracowni, się mówiło dzięki za dziś. No i do zobaczenia jutro. No, tak. To jest takie po prostu docenienie, bo jak doceniasz swoich pracowników, to oni będą ci lojalni. To jest pierwsze primo, a to jest bardzo istotne. Ja sobie bardzo cenię lojalność moich pracowników, bo, jak, bo czuję tą lojalność w momencie kiedy jest jakiś fuck up i po prostu wiem, że mogą sobie dzwonić. Typu, Ej słuchaj, bo tamci w tej kawiarni to oni coś szacharmacher robią jakieś, co nie? I mógłby tego nie widzieć, mógłby to olać, a i tak dzwoni i mówi mi to. Mm. I gramy też w otwarte karty. Mówię, mówimy sobie wprost rzeczy i też nie ma problemu. Typu, słuchaj, bo kupiłam bilet na Maderę. Dominika, to sobie, słuchaj. słuchaj, kupiłam bilet na Maderę pół mm. roku temu i wyjeżdżam. i ja mam takie go, fun, have fun. Mm -hmm. There's the door, like. Co strasznie ci zastoszczę, ale jest <noise> tak, są <zrób> płatne <noise> zdjęcia, przywieź mi coś. <noise> no bo na co mam zrobić? No, no nie przecież nie uwiążę tych ludzi, nie każę im pracować. No. A jak wrócą, szczęś, wrócą szczęśliwi, odpoczęci, to będą jeszcze bardziej pracowici. No bo będą w sensie, no bo będą wyspani, będą wypoczęci. Ja też staram się, żeby dom, ludzie nie pracowali więcej niż 8 godzin. 10 to jest maks, co jest na zmianie, i reszta nie ma. Do widzenia. Idzie odpocznij. Idź odpocznij, tak. To jest też potrzebne. W takim razie, co najbardziej lubisz w swojej pracy, a czego nie lubisz? Najbardziej lubię chyba to, że mogę ciągle coś robić nowego. To jest najfajniejsze. Dusza i to artysty. Mm. No, ja nie nazywam tego duszą artysty, ale po prostu takie wyrzucanie z siebie e, frustracji bardzo często. No bo też tego nikt o tym nie mówi, ale cukiernictwo to jest bardzo dużo frustracji. To jest strasznie dużo. Mam nadzieję, że kiedyś ludzie zrozumieją, a już szczególnie kucharze, tutaj do kucharzy, nok nok. My, my naprawdę zapalamy światło bardzo często w każdym miejscu, gdzie, tak jak w Raffles, jest to olbrzymi hotel, i gasimy to światło. Zaczynamy bardzo często o 5, kończymy o 23. Tak wyglądają realia pracy w gastro, jakby, no nie oszukujmy się, doskonale o tym wiemy, każdy z nas, żeby docenili czasami swoich cukierników. Bo oni robią naprawdę ogromną robotę. I bardzo często backupują kucharzy ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim. Czego nie lubię? Mm, chyba wiszę tego, że muszę ciągle coś na telefonie robić. Bo jednak jak to jest 13 miejsc, to każdy coś chce. A jak ja ciągle robię coś nowego, to jest dużo tych pytań. I sama opisówka w SMS-ie czy na, mm, na kartonie nie wystarczy im. Albo jest na przykład spóźnialska osoba, jest po 14 i by chciała zamówić ciasta. I ja mam takie. No nie zrobisz? No nie zrobisz. No, no i oczywiście, że zrobisz. Ty siedzisz trochę dłużej, siedzisz tą kolejną godzinę, entom już, no ale no co nie zrobisz? Zrobisz. Także najbardziej mnie chyba denerwuje po prostu to, że muszę bardzo często jedną ręką jakiś krem robić, a drugą ręką odpisywać na trzy wiadomości i jeszcze odpowiadać, na przykład, nie wiem, Dominica na jakieś jej pytanie, no bo ona też nie wie wszystkiego, no bo no, nikt nie wie wszystkiego, tak? A mamy zasadę, że pytaj milion razy. To też jest zasada Jacka Kubrowskiego, którą też mam u siebie. Pytaj milion razy, bo zapytanie nikt, ale to nikt nie ma prawa zwrócić ci uwagi. A lepiej zapytać tysiąc razy niż marnować czas na naprawianie fakapów. Ja jestem tego samego zdania, że wpajam to każdemu, z kim współpracuję, czy to. Nieważne, czy teraz to są moi pracownicy, czy to są w rafelsie, jak pracowałem, bo też piastowałem troszkę wyższe stanowisko. Czy w umam, w którym też piastowałem troszkę wyższe stanowisko. To było zawsze ta zasada właśnie jacka, że im więcej zadajesz pytań, tym też jest lepiej dla ciebie. Bo no, uczysz się, jesteś nowy, więc a poza tym, jak pytasz, to można łatwiej wyłapać fakap przed tym, zanim on się już wyleje czy wysypie. Więc mm. fajnie, fajnie, fajnie jest, jest, fajna jest ta zasada i bardzo ją, bardzo ją u siebie e, używamy. A odnośnie tych fakapów, pamiętasz jakąś taką jedną większą katastrofę, która przydarzyła się albo tobie, albo ogólnie całemu miejscu, w którym pracowałeś? Tego jest niezliczona ilość. Naprawdę, cukiernicy. Musimy jest... wybrać tylko jedną. Mm. O to chodzi. O mój Boże, składaliśmy kiedyś ogromny tor dla woźpu chyba, albo dla jakiejś fundacji w UMAM. I nie byliśmy w stanie. Nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie tego, żeby trzeba go wstawić do chłodni. I że on musi tam wejść. Uwaga, umam jest na minus jeden, mhm. więc potem z tej chłodni trzeba było go wynieść do góry, żeby on nie zjechał po tych stromych schodach. Przecież to trzeba ten, to, ten. tort był praktycznie składany jak na drzwiach od DK. Mhm. Był tak ogromny, to było. Ze... 4, 60 na 40 i jeszcze są te ogromne brachy cukiernicze. Mm -hmm. Ze cztery takie połączone razem, albo Jak ze trzy? Nie pamiętam, ale, ale, ale pamiętam, że naprawdę było blisko, żeby ten tor tak się sunął nam ze schodów. I to było takie niebezpieczne. I śmieszne było też wsadzanie go do... A, myśmy go chcieli złożyć na zewnątrz i sobie przypomnieliśmy, jak go składaliśmy już, że my go nie możemy złożyć na zewnątrz chłodnie i składaliśmy go w chłodni. Mm -hmm. Więc finalnie ten tort był składany w ogóle w chłodni, no bo UMA ma taką ogromne pomieszczenie chłodnicze. Tak. To też, powiedzmy, ludziom, no bo też tego nie wiedzą, mm -hmm. to nie jest lodówka, tylko to jest dosłownie tak, pomieszczenie, tak, tak, pomieszczenie 5 chyba na 5 metrów. I tak samo jest zamrażarka przecież. O, to ja pamiętam czasy, jak UMA nie miało tej zamrażary wielkiej. Tak, Tylko no, były skrzyniówki. Spodnia, a później była taka, I sprajownia no, no, vis a -vis. Tak, mm, tak, No. Spodnie. Miejsce po prostu, miejsce gdzie się opierdzielało ludzi, to było chodź, pogadamy w sprayowni. <laughs> no. Dobra, e, przejdźmy do następnego pytania. Czy miałeś chwilę zwątpienia e, myśli o przebranżowieniu? Non-stop mam. Jak, jakie by to było przebranżowienie? W czymś byś tak widział? Ostatnio wygooglałem sobie, ale to też z sprawą m, chyba mojego partnera, bo on się tym zajmuje. Mhm. Technikum, chciałem sobie zrobić technikum. W ogóle, gdzie gdzie jestem ja jeszcze w tym w dniu pracy, jeszcze pracę na wiesz, miejsce na, na, na szkołę? Ale myślałem nad takim technikum, to jest scenograf, mhm. żeby budować sceny, ale też zajmować się w ogóle. M, Robieniem do zdjęć tych wszystkich backgroundów, do teatrów i, i być takim scenografem. To jest jakoś specjalnie się jeszcze nazywa, żeby po prostu tak też, bo, bo, bo też lub, może nie lubię majsterkować, ale mój tata, jak byliśmy mali z moim bratem, to nas uczył. Po... Dobra, od, od zera musisz zbudować półkę. Musisz wiedzieć, jak zbudować półkę, bo musisz wiedzieć, jak zbudować półkę po prostu. Jakby. No musisz. Musisz wiedzieć, jak zamontować kontakt i. i... Także takie manualne rzeczy y, oga ogarniam. I, I tak wydawało mi się, że y, też in... mógłbym tak przelewać y, jakieś swoje artystyczne, w cudzysłowie y, te, te swoje wpływy y, inaczej niż cukiernictwo, co nie? Mm. Chciałam się tutaj też zapytać o działalność w social mediach, bo jednak na Instagramie często dodajesz różnego rodzaju, np. te serniki ogólnie ciasta, które tworzysz. Czy częściej wtedy osoby pytają się o to, czy np. zrobisz mi jakiś tort, ciasto, cokolwiek, po prostu masz więcej klientów? Mm. Ja bardzo bym chciał przeprosić za moje social media, <noise> bo one są strasznie zaniedbane, ale jest bardzo ciężko robić tysiąc rzeczy robić raz. tysiąc rzeczy na raz naprawdę a światło ja i tak mam szczęście że w mojej pracowni są dwa olbrzymie okna które dają naprawdę dużo tego światła bo reszta ma nie mają w ogóle okien na przykład w pracowni i nie mają w ogóle światła zewnętrznego. Ale czasem są w piwnicach. Czasem. O tak, bardzo. No, umam czy Rafael w piwnicy. Absolutnie. No, bardzo często cukiernie są w piwnicach, właśnie. Ale ja bym chciał przeprosić za social media. Niedługo to poprawię, obiecuję. Jak us usprawnię trochę bardziej produkcję, to, to wiem, że znaczy już mam człowieka od tego i po prostu potrzebuję też na tyle czasu, żeby móc się zamknąć z tym człowiekiem w pracowni. I żeby zrobić tą sesję zdjęciową. Bo to też jest, ja też muszę się oderwać od produkcji, a ciężko jest wyłapać taki dzień w tygodniu, żeby... żeby, żeby albo nawet dwa najlepiej, żeby po prostu narobić tej produkcji, narobić tych ciast i, i wtedy robić tą, tą, tą. Bo mam wizję, jak chcę, żeby kostki wyglądały i na razie jestem bardzo niezadowolony z tego, ale, ale myślę, że ten Instagram będzie hulał tak za trzy miesiące. Dobra, nie będziemy dawać żadnych terminów, bo ja będę się stresował, że dałem jakiś termin i potem będzie ktoś mnie z tego rozliczał, a to będę sam ja w mojej głowie. Spokojnie, więc... ten podcast pojawi się jeszcze pewnie za dwa miesiące, więc... Ale i tak <laughs> ja wiem, jakby wiem, wiem, że z moją nerwicą i ADHD, które po prostu walczą w mi w głowie, to też jest na pewno jakiś, jakiś klucz do sukcesu. Posiadanie nerwicy i ADHD, to naprawdę napędza jedno drugie, więc... E... No myślę, że, że no Instagram będzie gdzieś tak za trzy miesiące, więc jakby bardzo dużo osób, które ja znam, które są większymi powiedzmy już pracowniami czy po prostu cukierniami, mają osobę od social mediów. Nie musisz się też tym zajmować, bo to jest naprawdę mnóstwo pracy. To nie jest 15 minut, żeby coś na przykład złożyć, czy wrzucić posty taki o, byle jaki. Tak, a wiesz, no, tylko że to są też miejsca, które zazwyczaj mają swoje mm, placówki. Placówki, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale to są Kwiarnie miejsca. które też mają swoje mhm, kawiarnie. Tak. Ja nie mam swojego miejsca, ja też. A chciałbyś mieć? Na pewno bym chciał. znaczy Ach, ten uśmiech. Boję się po prostu inwestować dalej. W sensie, no bo to jest naprawdę dziura bez dna, non stop trzeba coś kupić. I ja bym chciał w końcu kiedyś zacząć może wiem, że to będzie dziwnie, ale zarabiać na tym, bo wszystko od roku jak mam kostki, bo zaraz będzie rok, jak, jak jesteśmy, to, to wszystko, każdą oszczędność, każdą złotóweczkę po prostu staram się inwestować. Nie pół roku zbierałem na tą lodówkę i i, i, i jestem na mailingu teraz z panami od tej lodówki, bo mi muszą ją z Łodzi przywieźć i oni nie chcą jej przywieźć, bo to gabarytowo to, to jest ponad 150 kilo, no bo to olbrzymia szafa chłodnicza, no to taka olbrzymia, więc yy, i oni liczą, ilu tu mężczyzn trzeba byłoby, żeby tą szafę, a to w to jest z Łodzi i on takie po prostu mi ją przywieźcie, ja po prostu ją potrzebuję, mam pieniądze, shut up and take my money, Jakby po prostu mi ją przywieźcie, zbierałem pół roku na nią. Możemy teraz porozmawiać właśnie o Twoich planach i marzeniach na przyszłość. To na pewno kawiarnia, absolutnie. Ja nawet wiem, kto będzie, kto będzie odpowiedzialny za kawę już, bo, bo mam to, że mam współpracę z kawiarniami, pozwala mi też dojść do menadżerów, do ludzi, którzy kochają kawę najbardziej na świecie, jak na przykład Olinek z Relaksu, bardzo była menadżerka, aktualnie pracuje w, kawie, w tej w palarni kawy. To jest Matką chrzestną w ogóle, żeby było śmieszniej kostek, bo myśmy zaczęli dostarczać pierwsze ciasta tak naprawdę do relaksu na Puławskiej. Mm -hmm. Bo Ola stwierdziła, że takie: A, dobra, no to chodź. Oni otwierali w tym momencie drugi relaks na Miodowej, yy, i ja chciałam bardzo być na Miodowej, a ona powiedziała: Nie, 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 przyj przyjdź mi z testingiem tutaj do Puławskiej, I, i, i ona się zakochała, i te ciasta tam cały czas są, i, i my tam jesteśmy, i. i, i yy, yy. I Ola byłaby odpowiedzialna za kawę na przykład i za całe podłączenie tego akwo, bo wiem, że to też jest bardzo istotne, ten, ten, te filtrowanie wody do kawy. Także współpraca z kawianiami dało mi strasznie dużo też znajomości przede wszystkim. Takich profesjonalnych też, bo tam od systemu wody, od ekspresów, po palarnie kawy, z którymi współpracowałem przez pewien moment też tych kolaboracji troszkę teraz też będzie jeszcze, więc... Może będzie. chciałbyś tutaj polecić jakieś fajne miejsca w Warszawie, albo też oczywiście w Trójmieście, śmiało. Wiesz co, w Trójmieście jestem raz na naprawdę na rok, na mhm. święta zazwyczaj, ewentualnie jeśli nie jestem na święta, to jestem po prostu na urlopie, odpoczywając nad morzem. Mhm. E, także w Trójmieście mogę polecić wam Fino, no bo, no, no, no bo, no bo ten człowiek robi tylko niesamowite rzeczy. Ehm. A w Warszawie, o, już nie współpracujemy, ale i tak mam bardzo ciepłe do nich emocje, bo dzięki nim też byłem w Kamagu właśnie, El Cafetero, który które to jest maluteńka kawiarenka e, między Ministerstwem Kawy na Zbawiksie, a Kościołem w, takiej, w takim dosłownie tej wnęce. A nie byłam, nie byłam. Jejku, mają przepyszną kawę. Konrad to jest niesamowity człowiek. jak Byłem u niego na testingu, ale jego siostra też jest niesamowicie kochana i też ma ogromną wiedzę na temat kawy. E, Konrad sam wypala pod Warszawą, ma swoją palarnię i otworzyli teraz w lat... to w zeszłym roku, mm -hmm. tworzyli El Cafetero właśnie tam na Zbawiksie dosłownie praktycznie. 4 metry na 5 metrów kwadratowych, ale mają jedną z najlepszych kaw, jaką piłem w Warszawie. Naprawdę, nigdy nie byłem rozczarowany. A poza tym niesamowita wiedza Konrada i jego siostry. Siedziałem chyba ze 2,5 godziny na testingu, bo po prostu siedzieliśmy i on mi opowiadał o kawie, a ja mu mówiłem o ciastach. I było taki, że dwie osoby, które kochają to, co robią, usiadły miały nieograniczoną ilość kawy, miały słodycze i po prostu... Te, ja nie wiem, kiedy minęły te dwie godziny ponad wtedy, ale to było niesamowite, że... Yy, polecam bardzo El Cafetero, jeśli chodzi o kawusie. Yy, co jeszcze mogę polecić? Jeśli chodzi o słodkości, hmm. musisz wybrać jedno. Ja nie umiem wybierać... Najlepszych rzeczy to jest. No wiem, no w ogóle nie mam ciężko jest wybrać w czymkolwiek mi, bo zawsze mam takie w głowie, że jak powiedziałem to, to potem już nie będzie w stanie nic przeskoczyć mi tego w głowie, bo mam jakieś dziwne oczekiwania i bardzo nie określam nigdy, że coś jest moje ulubione. Okej, okay, a super. Super. To jest taki poziom. Da się kilka ja ogniąć. nie wiem A jak będzie, będzie to bardzo kontrowersyjne, co powiem? Śmiało. Nie jem słodkiego. Wiesz co, jak jesteś. To jest tak, jak szef bez butów chodzi. Moje ja serce. bardzo. Ja wiem, ja wiem, ale to, to, to jest. Jak ludzie mnie na, widzą na żywo i ja mają takie, ale ty nie jesteś cukiernikiem, jakby ty masz 40 kilo i <laughs> masz 1,50 kapeluszu dosłownie, I, bo nie wyglądam na Cogiernika, prawda? Cogiernik jest taki otarty sam jakiegoś pana z brzuszkiem po 40, lekko łysiejący, w takiej <laughs> wysokiej czapce, jak w cordon bleu mają, co nie? E, a... Ja nie lubię słodkiego. Ja bardzo lubię słone rzeczy. Bardzo Dobrze, lubię to w słone takim rzeczy. Dobrze, możesz polecić nam tutaj jakieś słone rzeczy. O, ja hmm. chętnie skorzystam. Słone rzeczy. Focaccia w moko. Każda bułka w moko. W sensie, każda bułka w MOKO. W sensie, każda bułka w MOKO. W sensie dziewczyny robią e, drożdżowe na słono. Na przykład pieczona pasta z papryki, z serem z ziemniaka, chimichurri do tego jest i na przykład nie wiem jakieś świeże zioło. Czy w MOKO są też e, cia e, ciastka? Ogólnie francuskie zdeja? Ch wiesz co? I, mm, czy kiedyś były? Chyba były. Nie wiem jak wygląda to teraz, ale... Jagod... O, wiem co. Jagodzianka od Ewy. Oh. Ale na kanczapskiej na kanczap... kan jagodzie. Okay, okay. To była pierwsza, bo one są wcześniej trochę niż normalne jagody. I ja nie mogłem się doczekać na jagodzianki. I pojechałem, bo wiedziałem, że Ewa będzie miała. I no, ona jest dużo bardziej e, kwaśna. Te jagody, ta, ta nasza górska, jest taka turbo kwaśna Czyli jednak słodkie coś. Udało się wybrać. Ale to jest bardziej kwaśne niż okay, słodkie. Okay. Ale to jest bardziej kwaśne niż słodkie. Aczkolwiek... Yy, o, jeszcze... Yy, nie, to nie. Yy, 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 yy. A czy jakaś restauracja? O, ostatnio byłem w Butero. Nie wiem, yy. czy znasz. Słyszałam. Polecam. Po pierwsze, obsługa jest... Tam się wchodzi i jest, jest... Masz takie... To jest inny świat. To jest bardzo... LGBT restauracja bardzo, bo podchodzi do ciebie osoba właściwie nie wiesz, nie znasz, a nie chcesz urazić, no bo żyjemy w XXI wieku, więc nikt nie chce zakładać e... etykietki, etykietki mm, dokładnie, jasne. niż szufladki. E, więc, więc podchodzi do ciebie osoba po prostu w takim o, 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 ogromnym make upie, Teraz już wiem, że jest to Marylka, chciałbym poznać Marylkę, bo mój kolega pracuje teraz na zmywaku tam, więc już wiem. A teraz ich karmi sernikami moimi. Jak, jak, jak Albert jedzie do pracy, to wpada do mnie po jakieś ciastko i jedzie do nich. Zawsze ich coś zrobię. E, także Butero, ich mają... O, i mają chleb. Jadałeś chleb w zbożni? E, nie. O, nie ja też nigdy nie jadłem, bo jestem wielbicielem Będzie Dobrze mm -hmm. o, i ich tak. chlebka. Mm -hmm, o, tak. Ja pierwszy raz się zakochałem właśnie w Bibendzie, jak jadłem e, ich chlebek. I potem się z Borysem przez przypadek po prostu na Instagramie skraliśmy. I on do mnie, Ej, to, 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 to w pani się przywitać. I ja tak wpadłem chyba mimochodem jadąc do relaksu chyba na śniadanie i, i tak żeśmy się jakoś zaziomkowali. W ogóle super, to jest. To, to jest, o, tu jest plus posiadania własnej miejsc, miejscówki, w sensie takiej jak, jak ja mam, mhm. bo nagle ludzie z Castro chcą cię poznać, bo nie jesteś częścią zespołu jakiegoś tam, nie wiem, danej miejscówki, tylko jesteś już osobą. Fizycznie, bo ty tworzysz tą markę. Więc od razu automatycznie ludzie cię bardziej będą kojarzyć i chcieć poznać. Więc miałam tą przyjemność, właśnie, pogadania z Dagą i z Porysem. Super dzięki w ogóle. Jezus. To jest taki plus posiadania własnego miejsca. Bo wszyscy ludzie z Gastonagas możesz się z nimi kolegować. No, to jest super. Naprawdę. No, to będzie, to są tacy bohaterowie i już zjadacze zjedli chleb, znaczy zjedli zębę na tym chlebie, więc chleb ze zbożni w Butero. A jadłeś kiedyś w piczy z GastroGers? Czy nie miałeś okazji? Nie byłem nigdy. Bardzo chciałem kiedyś aplikować do nich, ale, ale jakoś nie było nam po drodze się tam. Um, okay, okay. Aczkolwiek wiem, że Karolina? Ja się nie orientuję ogólnie, jeśli chodzi o osoby, które tam pracują, natomiast w... y, lubię tę miejscowę i też chlebek u nich i wegańskie masełko. Mm. Któraś z dziewczyn na pewno. Od liczci Litchi otwierają chyba, co nie? Tak mi się wydaje. Mhm. W, w starym tym, tam gdzie kiedyś był, na placu bankowym. Co tam kiedyś było? No nieważne, co tam kiedyś było. Ale no. Y, tam nie, nie byłem nigdy, y, ale pójdę Ty na pewno do nowego polecam. miejsca. Zalewianka mi polecała milion razy. Y, ale jakoś tak nie wiem, no. Ciężko mi jest wyrwać się z tej pracowni bardzo często, a jak już jestem po tych 15 godzinach czy tam 14, to naprawdę nie mam siły, żeby po prostu wrócić do domu, wyjść z pieskiem, pocidować trochę z partnerem i po prostu pójść spać, bo muszę mieć 8 godzin snu. Jakby. Może się palić i walić, ale 8 godzin snu musi być. Chciałam Cię tutaj jeszcze poprosić o jedną radę, wskazówkę dla osób, które nas dzisiaj słuchają, którą wyniosłeś z tylu lat pracy w gastronomii i w cukierni. Pytajcie, to, 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 to chyba jest ta rada, bo ta rada jest naprawdę bardzo uniwersalna. A mało osób się na to decyduje. A bardzo mało osób się boi i pytać przede wszystkim. A naprawdę zapytanie Was nikt nie, nie zgani i nikt Was nie okrzyczy. No dobra, może ktoś okrzyczy jakiś oszołom frustrat. Oszołom. oszołom frustrat musi was naprawdę okrzyczyć. Ale jeśli jesteście młodzi, a już szczególnie miałem w umam praktykantów i w Rafelsie, i praktykanci, a szczególnie młodzi kocharze i cukiernicy, chłoncie możliwość tego, że jesteście w najlepszych miejscach. Naprawdę najlepszych miejscach, bo ja swoje praktyki miałem, przepraszam, w hotelu Gdynia najbardziej i Ja przez całe praktyki myłem kuchnię i nie nauczyłem się tam niczego i było to mega przykre patrząc jak w Rafflesie, jednym ze stu najbardziej luksusowych hoteli na świecie w ogóle według Forbes'a. To jest niesamowite, że mamy, to, mamy te pięć i pół gwiazdki i, i pracują tu najlepsi ludzie w tym kraju, a nawet poza nim, bo przecież wtedy jeszcze szefem był e, m, Beniat, który jest gdzieś tam, teraz wyjechał, już nie pracuje w Rafelsie, e, z tego co wiem z przecieków. E, i, I to są naprawdę najlepsi ludzie na, na rynku. Tak jak mówiłem ci jeszcze zanim o Fecie z m, Migdałów, Piotr Ciemny, nie wiem czy kojarzysz. Kocie? Nie, nie, Ricotę mamy od Lewandii, a o, fetę robi okay. w, w firmie mm -hmm. Światło. Um, też polecam, bo, bo Piotr robi tam świetne rzeczy. I właśnie z Piotrem poznałem się w Rafeliście. Piotr tam był też ba bardzo, 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 bardzo wysoko w hierarchii. Piotr pracował chyba w, nom w Nomi, chyba pracował w ogóle, Więc, um, czy w Alchemii, przepraszam. W którejś z tych skandynawskich mega top, po prostu fancy szmansy restauracji, co nie? Gwiazdki i tak dalej. I ma ogromną wiedzę, i, i jak widziałem, ty. No, dzieci, no przepraszam, no, dzieci. Dla mnie to były dzieci, no bo to dużo młodsze ode mnie, jeszcze z... dzieci w szkole, prawda? Mhm. Jak, jak olewali to wszystko, te, te, te rzeczy, które próbowano im wytłumaczyć. Dla ich dobra, dlatego żeby byli lepsi, co nie? Żeby mieli czym pochwalić przede wszystkim, że czegoś nauczyli nowego. Nie mieli tego desire do pochłaniania tej wiedzy, jakby pochłaniajcie tę wiedzę, bo naprawdę, jeśli macie możliwość bycia w najlepszych miejscach w tym kraju, na praktykach organizowaną przez szkołę, a nie że musicie sobie sami to robić, jak się na staż w UMAM? Aplikowałaś? Nie, ja miałam taką bardzo specyficzną sytuację. Byłam w programie Baker'a Leciacho. A, okej. Okay. Tak, odpadłam wtedy w czwartym odcinku i po prostu dostałam zaproszenie od Krzysztofa. Krzysztof jest, Nasz, jest niesamowity. Jest, tak. jest niesamowicie ciepły mężczyzna, prawda? W tak. sensie od niego bije takie. Jest, jest tak empatyczny i przekochany. Naprawdę, to też jest. To też warto powiedzieć. Nikt mi tu miłych słów nie powiedział. Ja też bardzo pozdrawiam Krzysztofa i Justynę. E, i cały zespół Umam w ogóle, który, który został stary. E, ale e, e, chłońcie tą wiedzę po prostu i pytajcie. Chłońcie wiedzę i pytajcie. bo Jeśli macie możliwość bycia gdzieś za friko i nauczyć się mnóstwa fajnych rzeczy, to po prostu to zróbcie. Enjoyujcie ten moment, bo potem przyjdzie tylko zderzenie z rzeczywistością i praca w Castro na co dzień. To jest... Po 12 godzin minimum. <gry> Ale jest super. Ale jest super, tak, absolutnie. Ja bym totalnie tego nie zamienił w tym momencie na nic innego. Tak. Może czasami. Ale to tylko są, tak jak mówiliśmy, no, jakieś takie chwile zwątpienia po prostu. Dokładnie. Kostek, w takim razie ja cię już chciałabym tylko poprosić o to, żebyś powiedział, gdzie cię można znaleźć. Jesteśmy... O Jezus, jesteśmy na Instagramie z, na kostki z tym takim. Ja to mówię podłoga. Tak? I wszyscy się ze mnie ją, jak mówię podłoga. Nie wiem czemu, ale wszyscy to jest podłoga. o co chodzi. Podkreślnik podobno, jest to profesjonalnie nazwane. Kostki e, ale kto tu jest profesjonalny? Come on. Ja? E, kostki z podłogą i jesteśmy też na Facebooku, ale tego. Ja, ja jestem. Jestem bumerem psychicznie, ja nie potrafię tego prowadzić. Co widać po Instagramie? Polecam oglądać Instastory rano, bo y, tam sobie y, po prostu widać bardzo często właśnie dostaję wiadomości, że ludzie odpalają sobie rano do kawy, jak dekoruje, a już w ogóle jak jest lato i mamy tonek kwiatów, a ja tak kocham kwiatami dekorować świeżymi i, i to jest mój, to jest, to jest, mam nadzieję, tak będą kojarzyć ludzie kostki ze świeżych kwiatów i łąki, łąkach, łąkami takimi na, na ciastach, to, to, ten, to, y, to polecam oglądanie właśnie Instastory, bo jeszcze Instagram trochę kuleje. Przepraszam, e, poprawimy, ale istastory rano podobno dają ludziom dużo radości do kawusi. To tak oglądanie jak się dekoruje ja i bardzo często go pytają ludzie o jakieś piosenki, które są w tle, także... Dużo pozytywnej energii z rana. Staram się, staram się, staram się, no bo jednak cukiernictwo to jest sprzedawanie ludziom szczęścia i nie ma tutaj miejsca na, 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 na płacz i zgrzetanie, no bo sprzedawanie... Słodkości to jest tak sprzedawanie chwili szcz szczęścia i zapomnienia, więc fajnie jakby to było w takim radosnym ot otoczce, nawet jeśli jest na Instagramie i patrzycie po prostu jak dekoruje wam te ciasta, potem możecie sobie pójść do kawiarni i je zjeść. Powiedziałam <laughs> to na jeden wdech. <laughs> Z Tym entuzjastycznym akcentem będziemy kończyć. Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję, Kostek, że mnie dzisiaj odwiedziłeś i trządzę ciebie kciuki i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Cześć.